Cześć, moje drogie dzieciaki. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny. Jak myślicie, dlaczego? Zuśka, jak myślisz, dlaczego ten odcinek będzie inny? No chyba trochę inaczej wygląda. Więc tak, dzisiejszy odcinek będzie świąteczny. Dzisiaj Zuzia i cudowne dzieci, które żyją na szczycie niebieskiej góry w zaczarowanej krainie, opowiedzą Wam, dlaczego uwielbiają święta Bożego Narodzenia. Uwaga! Zaczynamy od Marcelinki. Marcelinko, za co lubisz święta Bożego Narodzenia? Marcelinka szepnęła mi na ucho bardzo ważną rzecz. Otóż kiedyś Marcelinka nie lubiła świąt Bożego Narodzenia, bo musiała spędzić je w szpitalu. Ale dzięki temu, że była w szpitalu, naprawiono jej serduszko. I od tego czasu może skakać, biegać, szaleć. I od tej pory, kiedy jej serduszko jest zdrowe, uwielbia święta Bożego Narodzenia. No dobrze. Ale mamy jeszcze sporo bohaterów, którzy mieszkają na niebieskiej górze. Kto to jest? Uwaga! Czy ktoś z Was rozpoznaje tę panienkę? To jest nasza okruszeczka Magdeczka. Okruszeczka Magdeczka uwielbia piec ciasteczka. Więc jak myślicie, jakie ciasteczka piecze na święta Bożego Narodzenia? Dziewczyny, wiecie? Pierniki. Tak, oczywiście. Więc nasza Magdeczka piecze pierniki. A kto jej w tym pomaga? Popatrzcie. Tutaj mamy Haneczkę, modeleczkę i zimową Biedroneczkę. Chcecie zobaczyć, ile upiekły pierników na święta? O matko! Strasznie dużo. Aż nic nie widać. Ale kto to do nas przyszedł? To Kacperek. Ale Kacperek jest zły. Dlaczego? Jak myślicie? Otóż, nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, że Kacperek cukierek jest bardzo słodki w środku i nie może jeść za dużo słodyczy, bo wtedy robi się za słodki. I Kacperek cukierek kiedyś powiedział mi, że on bardzo nie lubił świąt Bożego Narodzenia, bo wszyscy jedli czekoladę, ciasta i mnóstwo słodyczy, a jemu rodzice mówili: Kacperku, nie możesz tyle jeść, bo będziesz za słodki. I strasznie się smucił. I któregoś razu napisał list do świętego Mikołaja, żeby te święta nie były takie smutne. I wiecie, co się stało? Mikołaj wpadł na genialny pomysł i sprawił, że wszyscy odżywiają się zdrowiej. I od teraz Kacperek cukierek uwielbia święta. I często spędza je razem ze Stewkiem pędzi wiatrem i zwierci piętkami. Stewku, a dlaczego Ty lubisz święta Bożego Narodzenia? Stefek uwielbia święta Bożego Narodzenia, ponieważ od Mikołaja dostał czaderskie sanki. Chcecie zobaczyć, jak wspaniale na nich zjeżdża? Popatrzcie. Za co jeszcze dzieci lubią święta? Jak myślicie? Nieruszaczek, którego widzicie tutaj, powiedział, że uwielbia święta, ponieważ uwielbia patrzeć na choinkę. Podobnie jak Niesłyszek. Uwielbiają jej zapach. Czujecie ten zapach choinki? No dobrze.
ale jest jeszcze niewidek. I niestety niewidek nie widzi choinki, ale może ją dotknąć i powąchać. I też bardzo uwielbia święta za to, że jest choinka, ale też uwielbia święta za co, uwaga, uwaga, uwielbia święta za kolędy. No i tak, powiedzieliśmy chyba już o wszystkich naszych bohaterach. Ale co w świętach jest bardzo ważnego? Oczywiście w święta przychodzi do nas pewien ważny gość. Jest jeden z naszych bohaterów, zimowy wojownik. I zimowy wojownik uwielbia święta Bożego Narodzenia, ponieważ kiedyś osobiście poznał świętego Mikołaja. Kiedy to było? Może kiedyś Wam opowiem. No dobrze, moje kochane dzieci. A powiedzcie mi, za co Wy uwielbiacie święta Bożego Narodzenia? Możecie mi napisać. Za co uwielbiacie święta Bożego Narodzenia? Bo jak wiecie, każdy święta Bożego Narodzenia spędza troszkę inaczej. Niektórzy czasami spędzają święta Bożego Narodzenia w szpitalu, ale potem z niego wychodzą. Niektórzy nie mogą jeść za dużo czekolady albo generalnie muszą się pilnować z jedzeniem. Ale czy to coś złego? Nie, dzięki temu po prostu będziecie zdrowsi. No dobrze, moje drogie dzieci, wróżka Zuzia, lekarka, bajkopisarka i wszystkie cudowne dzieci i moje dwie wyjątkowe reżyserki życzą Wam wesołych świąt.